Znajdujemy się na premierze filmu Jakoś to będzie. Ze mną Anna Janik, aktorka. Cześć Aniu. Cześć. Powiedz proszę, bo film opowiada o trójce przyjaciół w okolicach 30, którzy mają swój plan na życie. Jaką byś ty dała radę takim osobom wchodzącym w tą dorosłość, już taką właściwą, albo no, w tym wieku, żeby no, mieć taką dobrą receptę na życie? Ale koło 30? Tak, bo wiesz, problemy z mieszkaniem, znaczy właśnie zakup mieszkania, wejście na swoje, to już jest ten okres, kiedy jesteśmy po studiach, a wchodzimy już w to życie zawodowe takie bardzo już na poważnie. Wiesz co, ja to zawsze byłam za tym, żeby brać życie za rogi i nie mam recepty. Uważam, że wiesz co, to każdy ma tak naprawdę, wiesz co, swój film, swój moment i swój czas na to. Nie warto jakby nikogo zmuszać też do tego, żeby przyspieszał jak gdyby, wiesz, ten proces, ale akurat ja byłam takim typem, który strasznie wcześnie wyszedł z domu, wiesz, także polecam raczej brać byka za rogi, no. Czyli spontanne dążenie do celu. Jasne. A powiedz właśnie, w jakich ty rolach się czujesz dobrze? W komediowych, takich jak w dzisiejszym filmie, czy bardziej poważnych? W komediowych. I tutaj bardzo proszę wszystkich kolegów, reżyserów castingu, w komediowych. To jeżeli z nas oglądacie, to Anię proszę angażować do kolejnych komedii. Ja pamiętam nawet rolę blogerki Wo mnie się nie martw, którą zagrałaś. I to była też taka dość kolorowa postać, co prawda epizotyczna, ale wyrazista. Tak. Wiesz co, ja lubię, wiesz, takie bardzo pokręcone postaci, także... Czyli dobrze to wspominasz. Tak, ale ojej, jak pamiętałeś. Zaskoczyłeś mnie. A, widzisz? Trochę tam było, też 3 lata. Ale to był cudowny serial, właśnie komediowy przede wszystkim, więc... A ta postać była taka właśnie dość wyrazista. No, trochę taka pokręcona właśnie, trochę niegrzeczna. No. I o to chodzi, żeby być zapamiętany. Tak. No a powiedz proszę, jeżeli... No niestety musimy tutaj pamiętać o tym, co się dzieje teraz za wschodnią granicą, ale popatrzmy na to optymistycznie. Jeżeli by twoi fani zapytali się, co można zrobić, żeby pomóc osobom uciekającym z wojny w Ukrainie, co byś im doradziła? Ktoś napisał z fanów do ciebie na Instagramie, chce się zaangażować, chce pomóc. Wiesz co, no jest kupa organizacji, takich właśnie jak PACH, czy nie wiem, Polski Czerwony Krzyż, wiesz, można się zgłaszać do różnych miejsc, można przyjść na dworzec w danym mieście, w każdym mieście praktycznie, tak, jest taki punkt, w którym można zapytać się, w jaki sposób można pomóc, co można zrobić, gdzie wpłacić pieniądze, czy po prostu komu pomóc, oferując dach nad głową, czy po prostu wsparcie finansowe, czy tam rzeczowe, nie? No dokładnie, dlatego no, trzeba po prostu robić swoje i szukać takich punktów. No i trzeba, wiesz, też ostro wyrażać swoje zdanie, wychodzić na ulicę, protestować też przeciwko tej wojnie. Dokładnie, zwłaszcza, że widzimy, że artyści się wszyscy zjednoczyli. Muzyczni, artyści biorą udział w koncertach charytatywnych, aktorzy właśnie różne zbiórki, więc jest co robić. Wiesz, myślę, że każdy też może mieć jakiś swój pomysł na to, w jaki sposób pomóc. Można też samemu inaugurować różne, wiesz, akcje i kombinować tak naprawdę, bo wiesz, tak naprawdę to wszystko jest w naszych rękach. To jest ruch oddolny. Dokładnie. To powiedz w takim razie, co u ciebie słychać. Czy szykują się nowe projekty, nowe role? Powiedz, co tam? Wiesz co, trochę teraz pozmieniało i czekam na rozwiązanie kilku sytuacji. Na razie nie chcę mówić, ale tak, no to dalej serialowo i wiesz, po staremu. No to może powiesz naszym widzom, gdzie teraz mogą cię oglądać. Nieustająco w serialach. Klan, między innymi. No to powiedz w takim razie, jakie jest twoje takie największe marzenie, jeśli chodzi o karierę aktorską? Chciałabyś zagrać w jakimś konkretnym rodzaju filmu, czy bardziej pójść w zagraniczną karierę? Nie, w zagraniczną karierę chyba nie. Nie, jakby wiesz co, miałam kiedyś takie marzenia, dzisiaj mam... Dzisiaj godzę się też na to, jak gdyby, co dostaję. Nie mam takiego, wiesz, jak gdyby przerostu moich oczekiwań nad tym, co mnie otacza i jakby cieszę się z tego, co jest. Ale rola komediowa z swoim głównym udziałem byłaby czymś fajnym. Proszę? Rola w filmie komediowym, gdzie zagrałabyś główną rolę, byłaby chyba czymś fajnym. No jasne, usłyszałam ze swoim udziałem. A nie, aż tak na razie odważnie nie pytam. No jasne, chętnie. Bardzo chętnie. No to powiedz mi, czego ci mogę życzyć, bo jesteś taka promienna, radosna i tyle się u ciebie dzieje, że poza tym, żeby cię zaangażować w większą liczbę ról komediowych, to co jeszcze? Jezus Maria, wiesz co, nieustająco miłości, zdrowia moich bliskich i... Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, dokładnie.
do tego Ci życzę, no i do zobaczenia przy kolejnych okazjach, no i żebym mógł też prowadzić z Tobą wywiady jako osobą, która zagrała główną rolę właśnie w jakiejś komedii. Bardzo Ci za to dziękuję. Proszę. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.